Dziś design jest wszędzie. A mało kto wie, że Władysław Strzemiński, malarz i teoretyk, który uczynił z Łodzi polską stolicę sztuki nowoczesnej, także był designerem. Zaprojektował tuż po wojnie i właśnie w Łodzi Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych jako studia dla awangardowych designerów. Dziś Łódź chce przyciągać przemysły kreatywne. A 60 lat temu, na pierwszym w Polsce Wydziale Plastyki Przestrzennej, studenci Strzemińskiego już łączyli sztukę i przemysł. Strzemiński kształtował codzienność. Projektował tkaniny, książki, meble, mieszkania, dzielnice. Warto odkryć strzemińskiego designera. Od 24 stycznia w MS Kwadrat Muzeum Sztuki.